Witajcie kochani, z tej strony Nicole i właśnie jadę do Soneta. Jest piękna pogoda, bo nie jest za gorąco, a też nie wieje, po prostu jest tak lekko chłodno. Nie na tyle, żeby było zimno, a na tyle, żeby nie umierać z gorąca. Więc mam w planach dzisiaj wsiąść na Soneta, pierwszy raz od dłuższego czasu, bo jutro Sonet ma dentystę, o czym zapomniałam i myślałam, że jutro po prostu będę miała trening i wtedy wsiądę pierwszy raz, ale nie chcę już przyciągać aż tyle, bo po dentyście to 3 dni nie będzie mógł w ogóle mieć wędzidła, więc stwierdziłam, że jadę dzisiaj, spróbuję, zobaczymy jak będzie. Po prostu lekki rozruch, bez żadnych wymagań od niego i tak dalej. Także lecimy i mam nadzieję, że przeżyję ten dzień. Przyjechałam już do stajni, biorę sprzęcik i zakładam nasz nowy czapraczek i sobie w nim dzisiaj pojeździmy. Oczywiście obuwie, ale zamiast ochraniacza zakładamy owijki, bo ochraniacze jeszcze mogą go obcierać trochę, bo tam mało sierści ma. Przygotowałam już myszek, właśnie nastawiłam czajnik, on się tam robi. A teraz zalewam się trochę chłodną wodą, żeby później to z wrzątkiem wszystko wymieszać. I w sumie idę wyciągać Soneta na korytarz, żeby go czyścić i ogarniać pod siodło. Wyciągnęłam Soneta na korytarz i zaczynam od czyszczenia go. Jeszcze muszę wyczyścić mu kopytka i rozczesać ogonek. I będę bawić się w zawijanie tych owijek. Na szczęście Sonet już zrzucił swoją zimową sierść, więc nie leci z niego tyle, co ostatnio. Ogonek oczywiście psikam odżywką z Black Horse'a, którą dostaliśmy z Ready Horse, żeby rozczesać go ładnie, bo nie wiem, kiedy ostatni raz czesałam ten ogon już. I grzyba w sumie też można psiknąć. Dobra, dobra. Nie udawaj. Zawinęłam Sonetowi już jeden przód i też rozczesałam mu ogonek. Widzicie, jak pięknie się mieni teraz. No i teraz będę się bawić w zawijanie reszty nóg i pewnie mi nie wyjdzie za pierwszym razem, więc będę musiała 10 razy zawijać. Ok, wszystkie nogi już mamy zawinięte. Wygląda to jak wygląda, lepiej nie umiem, ale chyba nie jest aż tak tragicznie, jakby mogło być. Helena też sobie tam działa, bo razem sobie siadamy. Pomachaj, Helena. No i mam nadzieję, że jak już Sonet mnie zrzuci, to Janusz Heleny nie zrzuci, bo będzie na mnie. Ja już mam na sobie kask, rękawiczki i tutaj mam jeszcze nauszniki, które założę od razu z ogółem, jak będziemy iść. Sonetik ma na sobie już cały czapraczek, siodełko, owijki i jest coraz bliżej do momentu, w którym się dowiemy, czy lubi mnie ten koń, czy nie. Sonet ma na sobie ogłowie i nauszniki, które nie mają diamencików tutaj na dole, bo odpadły, ale w sumie wygląda to w miarę równo, więc jakby miało tak być. Helena też sobie tam gdzieś idzie. I przez myśl mi przeszła taki pomysł, żeby założyć się kamizelkę ochronną na kos, którą mam, ale jest mi strasznie skrępowane ruchy, więc chyba wolę bez. A jak umrę, to raz. Trudno. Mi się trudno i żyje się dalej, to jeżeli idziemy, mam nadzieję, że jednak obędzie się bez spadania.
Ja muszę chodzić, bo mnie muszki gryzą. Dobra, my już pojeździliśmy, jak widzieliście, to Sonet był bardzo grzeczny i naprawdę super współpracował, czekał na moje sygnały i był naprawdę świetny do jazdy w porównaniu do tego, jak ostatnio było pierwszy rozruch przed tą całą akcją z gronkowcem. Troszkę się spocił, tutaj widać pod ogłowiem na szyi i oczywiście, że pod siodłem, pod popręgiem. Zdejmuję mu owiki i wychodzimy na padok do Aronka, tam się sobie od razu wytarza, tylko w międzyczasie jeszcze dostanie myszyk. A ja w tym czasie, jak będę na padoku, to pogarniam tutaj wokół boksu, zrobię mu wiaderka jeszcze i jeszcze parę rzeczy. Mua. Cudny był, cudny. Teraz dam mu jeszcze smaczka. Oczywiście z Red Horse, bo dalej mamy. Proszę. Super konik. Daję Sonetikowi myszyk. On jeszcze sobie dojada resztki obiadu, które mu zostały, bo nie zdążył przed jazdem. I będziemy zaraz iść na padoczek. Takie dobre, tak, takie dobre. Kotlecik już sobie zjadł, a my... Kotlecik już sobie zjadł i więc wyszliśmy na zewnątrz. Trochę trawki sobie skubniemy po drodze i idziemy na padoczek do Aronka. Złożyłam mu też kaloszki. Nie smarowałam mu na razie tych nóg, posmaruję po prostu jak ściągnę i mu te nogi opłuczę chyba wodą, bo są całe w piasku. Sonetik wyszedł do Aronka i Aronek coś kwiknął do niego, więc teraz się wąchają, jakby się nie znali. Sonet łazi i zwiedza wszystko. Jakbyś mu się nie stoi w miejscu, tylko wchodzi po prostu i wszystko wywąchuje, każdą kupę. W międzyczasie spogląda na Arona i to, co się dzieje na placu, bo tam konie jeżdżą. A w ogóle Marta nie wiem, gdzie zostawiła kantar, więc będę musiała po niego pójść jeszcze, żeby zabrać Arona. O, drapanko. Nie zakładaliśmy dzisiaj derek ani siatek, bo padało i nie ma much praktycznie. Także myślę, że nie będą im przeszkadzać jakoś bardzo. O, Sonet dalej poszedł zwiedzać. Nie, myślałam, że będzie stał i jadł siano, bo tutaj jest jeszcze siatka, trochę sianka jest. Tam Aron też ma siano. A nie, on chyba szuka, nie wiem, może gdzieś się wytarzać czy co. O, może znalazł. Slow-mo. I tyle. Co to było? Przecież to nawet nie było tarzanie. Boże, Sonet, co ty robisz? Co tam? Idź, baw się końskim życiem. Ja później po ciebie przyjdę. No taki piękny jesteś, tak, wiemy, wiemy.
dopóki koniczki na padoku, to pozamiatałam tutaj wokół boksów, żeby było w miarę czysto i żeby nie było siana na korytarzu, bo Sanet jak wychodzi, to wyciągnął pół boksu na zewnątrz. Pudełek nie robię dzisiaj, bo akurat zostały dwa. Nie, zrobię mu na obiad chyba. Chociaż nie. Nie, bo obiadu jutro nie dostanie, bo będzie miał przecież dentystę akurat około 13, to wtedy nie dostanie obiadu, to akurat jest kolacja i śniadanie. To jak Sanet te wszystkie wiaderka zje, to akurat będę czekała, aż będzie trzeźwiał po sedacji, to sobie mu wszystko to zrobię, te wiaderka, żeby się nie nudzić, to po prostu jutro zrobię to. Koniczki już są w boksach, Sanecik tutaj, a Renek tu. Idę teraz chyba włączyć światło, wyciągnę Saneta na korytarz i posmaruję mu te nóżki. Chociaż chyba je, nie wiem, czy najpierw nie zmyję, albo nie, po prostu wezmę mokre chusteczki i tymi chusteczkami mu przetrę te nóżki i posmaruję tą maścią noszą i z powrotem idzie Sanet do boksu i czeka na kolację. Dobra, już poprzeczyściłam te nóżki, posmarowałam nawet tutaj pod spodem, najbardziej tu teraz smaruję w tych miejscach, bo tutaj tak nie dało się nic zawinąć. Tak samo tyły. Dobra, dziad wszedł już do boksu. Zostawiam go, żeby sobie wcinał siano, słomę, wszystko co popadnie, bo wszystko wymieszał. I będzie czekał w sumie na kolację, bo za jakąś godzinkę pewnie dostaną kolację. A jutro dostaję śniadanko i będziemy robić ząbki. Także to by było na tyle. Ja już jestem właśnie w domku. Więc pamiętajcie o łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. I co? I się widzimy w następnym odcinku. Pa, pa!